Widzimy Mirisa, widzimy pojazd pancerny BMW i motocykl. Teraz żołnierze, tak zwana piechota, te pododdziały, tak zwane królewskie, które z własną drogą wkraczają osoby cywilne. W kierunku. Żołnierze radzieccy rzucają w kierunku pojazdu granatami i pojazd został trafiony. Nie spodziewają się z tego, że z tyłu za pojazdem niemieckim również idzie niemiecka piechota, która oddaje w ich kierunku celne strzały. Widzimy tradycyjny okrzyk wojsk radzieckich, który dawał im dodatkowego otuchu do ataku do przodu. Wydawane komendy w języku rosyjskim powodują to, że pododdziały ruszają do szturmu. Musimy zwrócić uwagę, że w każdym z tych pododdziałów jest żołnierz z niemieckim otokiem, tak zwany NKWD-ista, który również miał zapewnić, aby żołnierze nie zatrzymywali się. Grupą wojsk radzieckich połączonych z wojskami polskimi nadciągają skadelowce i podzielają na pododdziały. Skadelowcy, jak widzimy, nie posiadają. Żołnierze radzieccy, a głównie jednak oficer NKWD, nie za bardzo wierzyli w to, że ci skadelowcy, którzy nie są żołnierzami, dadzą sobie radę, a jednak dają sobie pięknie radę, to oni są żołnierzami. Pola bitwy. Żołnierze niemieccy atakują stanowiska, które nie tak dawno zajmowały wojska radzieckie i wojska polskie w ataku na stronę niemiecką. Ranny skadelowcy właśnie wyciągają poza ostrzał, poza widok dla snajperów, dla żołnierzy niemieckich, żeby ratować ich życie. Na
następuje gwałtowny atak. Mamy ostrzał rozwieży. Niemcy w podpłochu wycofują się na swoje mocne linie obronne i zalegają. Czas odstrzału moździerzowego prowadzonego przez wojska radzieckie. Widzimy samochód, który również wspiera pododdziały radzieckie atakujące. Kolejne wystrzały teraz ze strony wojsk niemieckich moździerzowych, powodując, że Rosjanie zalegają, ale wiemy o tym, że jest to tylko zaleganie na chwilę, bo Wojsko Polskie na rozkaz Stalina i Wojsko Rosyjskie na rozkaz Stalina z okazji święta Armii Radzieckiej miało za zadanie 23 lutego 1945 roku zdobyć uczci Stalina i wojsk radzieckich miasto Poznań. Żołnierze, którzy się